Bojano, moje miejsce na ziemi. Tu od 14 lat mieszkam i tutaj pracuję. Tu mam również pracownię. Zobaczcie, jak tu ładnie. Pracowni w moim papierowym świecie magii. Tu pracuję, tutaj tworzą się moje prace, tutaj prowadzę warsztaty, tu trzymam również materiały potrzebne do tego, czym się zajmuję. Proszę zobaczcie, jak to wygląda. To, co potrzebne do pracy, czyli papierowe rurki, także gazety, które są materiałem, z których te rurki robię, wszystkie potrzebne wzorniki, a z tego wszystkiego mamy takie oto prace, ozdobne, użytkowe, ale o tym powiem troszeczkę później. Jak to wszystko się zaczęło? Od dziecka coś moje palce plotły. Na początku było szydełko. Szydełkowe kołnierzyki. Włóczki towarzyszyły mi przez całe życie. 7 lat temu szukałam jakiegoś pomysłu na wykonanie prostych ozdób na choinkę, a także na małe, drobne prezenty dla bliskich i rodziny. Znalazłam gdzieś w necie przepis na masę solną. Tak powstały pierwsze masosolne utwory, które służą mi do dziś jako ozdoby moich koszyków. Wtedy to przypadkowo gdzieś w necie trafiłam na wyroby z papierowymi klejami. Zafascynowały mnie od razu. Musiałam spróbować. I tak powstał jeden z pierwszych koszyków właśnie z papieru. Papierowa wiklina. To nic innego jak zwinięte w rurki kawałki gazety, paseczki i wyplecione tak, jak plecie się kosze wiklinowe. Wyplecione kosze należy zabezpieczyć bezbarwnym lakierem i ozdobić według uznania. Zobaczcie. Gazetowe rureczki. Jak je wykonać? Potrzebna nam będzie zwykła, codzienna gazeta. Jak to zrobić? Zwykłą gazetę tniemy na 6 równych pasków. Teraz ważne jest, aby mocno wkręcić ten koniuszek pod patyczek. Papierowa wiklina świetnie łączy się z innymi technikami rękodzieła. Koszyki możemy zdobić transferem. Mogą być to prace wykonane tylko i wyłącznie z gotowych gazetek, niebarwione. Może to być również dekupaż albo łączenie papierowej wikliny z papierowymi kwiatami. Z papierowej wikliny możemy zrobić bardzo dużo różnych prac dla naszych najmłodszych pociech. Począwszy od pamiątek chrztu, koszyczek wykonany z papieru ksero, poprzez koszyczki na drobiazgi dla dziecka, albo większe kosze na zabawki czy na klocki, albo koszyk na kosmetyki. Tu również może być zdjęcie naszego dziecka, lub duży kosz na kółkach, na wszelkiego rodzaju zabawki, wszystko to, co dziecko ma u siebie w pokoju. Z papierowej wikliny możemy zrobić wiele prac, które są nam potrzebne w codziennym życiu. Duże kosze na wszystko, na poduszki, na koce. Bardzo tradycyjne koszyki albo gazetnik. Prace o naprawdę dużych rozmiarach, na przykład wazą. Czy tacę. Papierowa wiklina to także prace typowo ozdobne. Świetnie sprawdzają się jako dekoracje Bożego Narodzenia, choinki, anioły, gwiazdki, a także dekoracje całoroczne. Wianki, serduszka, dzbany czy taki śmieszny butek na wszystko.
co kocham najbardziej, to bezpośredni kontakt z ludźmi. Od kilku lat bardzo chętnie biorę udział w wszelkiego rodzaju kiermaszach, festynach, jarmarkach, a także prowadzę liczne warsztaty z udziałem dzieci i osób starszych. Parę lat temu, podczas udziału w projekcie w mieście Gniew, wydałam poradnik dotyczący plecenia, gdzie uczę, gdzie pokazuję tego, co najważniejsze z podstaw wyplatania z papieru. Ostatni mój projekt to udział w festiwalu Baltic Design Odsłona Szwedzka, gdzie prowadziłam warsztaty i opowiadałam o mojej pasji. Wejherowskie Centrum Kultury, czwarta odsłona Baltic Design. Moje stoisko. Tu za chwileczkę będę miała pokaz, będę opowiadała o papieru i witrynie i o pracach. Od jakiegoś czasu prowadzę pracownię artystyczną Magii tu w Bojanie. Prowadzenie firmy to trudne i odpowiedzialne zadanie, ale satysfakcja gwarantowana. Prowadzenie działalności gospodarczej otwiera nowe możliwości. Uwiarygadniam je wśród moich potencjalnych kontrahentów. W mojej stałej ofercie są warsztaty uczące wyplatania z papierowej wikliny. Serdecznie na nie zapraszam, tutaj do mnie do Bojana, ale także chętnie przyjadę do Waszej miejscowości. Zapraszam również na moje strony fanpage'owe na Facebooku, na mojego bloga i na tworzoną właśnie stronę Google.